Turkestan jest jednym z najstarszych miast Kazachstanu. Powstał około 500 roku na skrzyżowaniu szlaków handlowych prowadzących z Samarkandy, Buchary i Chiwy na północ. Pod tym specjalnym zabezpieczeniem znajdują się starsze niż miasto ruiny zamku z I wieku. Zrekonstruowana brama miejska. Budynek łaźni tureckiej z przełomu XV i XVI wieku. Łaźnia służyła pielgrzymom do mycia i ablucji. Składała się z przebieralni, umywalni, gorącego i zimnego pomieszczenia oraz pokoju do masażu. Łaźnia funkcjonowała do 1975 roku. W 1979 roku została przekształcona w muzeum. Przykłady kaligrafii arabskiej. Podziemny meczet, w którym poeta i mistyk Hodża Ahmed Yasawi po skończeniu 63 lat spędził w podziemnej celi ostatnie 10 lat swego życia. Zmarł w 1166 roku. Suficki zakon Naqshbandia uznał go za świętego. Niedaleko podziemnego meczetu, z rozkazu Tamerlana, na przełomie XIV i XV wieku wzniesiono mauzoleum na cześć Yasawiego. Ściany zewnętrzne są wyłożone płytkami ceramicznymi z motywami geometrycznymi i zdobione inskrypcjami w piśmie kufickim. Gmach ma prawie 39 metrów wysokości i został wzniesiony na planie prostokąta o wymiarach 46 na 63 metry. W gmachu mauzoleum jest m.in. refektarz, część pałacowa, meczet i biblioteka, tron i dywanik modlitewny w części pałacowej, groby królewskie w tzw. małym pałacu, mihrab w meczecie, kuchnia, hala główna, w której został umieszczony sarkofag Yasawiego. Na środku hali stoi naczynie na wodę o pojemności 3000 litrów. Pozostałości rusztowań na głównej fasadzie. Śmierć Tamerlana przerwała budowę. Niedokończona została fasada i nie wybudowano dwóch minaretów. Pod błękitną kopułą niewielkie mauzoleum córki Uługbeka. Wracamy do Szymkentu.